Dzień dobry, nazywam się Joanna Żońca i na co dzień pracuję z młodzieżą licealną oraz z nauczycielami jako doradca metodyczny w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dzisiaj temat trudny temat treści. I myślę, że rodzice powinni sobie zdawać sprawę z tego zjawiska, a wiem z doświadczenia, że no niestety wielu rodziców w ogóle nie wie o tym, że istnieje coś takiego jak patotreści. Wiem to z rozmów z rodzicami kolegów i koleżanek, moich osobistych córek. Patotreści to jest bardzo poważne wyzwanie wychowawcze w dzisiejszym świecie cyfrowym, i ważne jest, żebyśmy my, jako rodzice, wiedzieli, jak reagować na to zjawisko, bo to, że nasze dzieci prędzej czy później się spotkają z patotreściami, jest prawie pewne. Co to są te patotreści, prawda? Bo już wiemy, że to jest taki temat, którego nie można lekceważyć, natomiast no, konkretnie, tak, jak spotykamy się z pewnymi treściami, które nas niepokoją, to żebyśmy mogli właśnie je zidentyfikować jako patotreści, to dobrze jest podać chociażby przykłady. Przede wszystkim są to treści obsceniczne, wulgarne, które zawierają sceny przemocy, obrażania innych osób, czasami także znęcania się nad innymi osobami, niszczenia różnych rzeczy, ale także zachowań seksualnych, które są wynaturzone i które mogą wzbudzić głęboki niepokój w młodym odbiorcy. Dzieci i młodzież są bardzo narażone na wpływy takich niebezpiecznych treści. Dlaczego? Dlatego, że no to są trochę takie treści, które można nazwać zakazanym owocem, tak? a zakazany owoc kusi. Patotreści treści są dla młodych ludzi, dla dzieci i dla nastolatków po prostu ciekawe. I poprzez ciekawość no, mogą właśnie ci młodzi ludzie stracić takie rozeznanie tak? między dobrem a złem. Są ciekawe i są też atrakcyjne, ponieważ osoby, które publikują takie właśnie przekazy, pato, pato przekazy, treści, są popularne wśród młodych odbiorców i dzieci oraz młodzież naśladuje te osoby, tych swoich takich patoidoli. I to jest bardzo niebezpieczne. Poza tym e, no, taki wynaturzony obraz świata też e, wyłania się z tych patotraści. E, I w związku z tym nasze dzieci mogą mieć e, właśnie, może się to w nich kształtować, e, taki e, zaburzony obraz rzeczywistości, Samych siebie, relacji, w jakie wchodzą z innymi ludźmi. Dlatego ważne jest, żeby rodzice byli czujni i żeby jednak mieli kontakt z tym dzieckiem i wiedzieli, jakie treści ich dziecko konsumuje w internecie. Czyli taka obserwacja i rozmowa jest bardzo ważna. Jeżeli nasze dziecko zetknęło się z patotreściami. Zainteresowało się też nimi, bo dzieci różnie, dzieci i młodzież różnie reagują. Niektórych to odrzuca, niektórzy są przestraszeni i mogą mieć takie problemy właśnie związane z lękiem, które wywołały w nich takie treści, ale niektórzy młodzi odbiorcy są po prostu zainteresowani, zaciekawieni, bo to jest coś nowego, coś takiego zaskakującego. No więc jest po prostu interesujące. Jeżeli nasze dziecko się spotka, tak, z takimi treściami, to oczywiście zwróćmy uwagę na to, jak reaguje. Jeżeli na przykład dziecko jest zainteresowane, to nie oceniajmy od razu, nie krzyczmy, nie... jakiś kar nie wymyślajmy, tylko najważniejsza jest rozmowa, żeby właśnie porozmawiać, zapytać dziecka, co go tak interesuje, porozmawiać i spróbować przedstawić daną sytuację, jednak w inny sposób, uświadomić dziecko, że to, co widzi na ekranie, to są po prostu takie przekazy, które są niebezpieczne, które, są, które wyrządzają krzywdę, tak? bo to bardzo często mamy mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją, gdzie po prostu na ekranie jedna osoba drugiej robi krzywdę. Pamiętajmy też, że takie patotreści mogą u naszych dzieci wywołać na przykład niską samoocenę, ale też właśnie jakiś głęboki niepokój. Być może będzie potrzebne spotkanie z psychologiem, to może być psycholog szkolny bądź psycholog z przychodni. Musimy nauczyć po prostu nasze dzieci krytycznego myślenia. Musimy nauczyć je rozpoznawania szkodliwych treści. To bardzo ważne, ponieważ dzieci nie mają jeszcze tak ukształtowanej osobowości one dopiero budują swoją tożsamość i żeby ten proces nie był zaburzony to właśnie musimy zwracać uwagę na to, żeby to nawet nie chodzi o to, żeby dzieci chronić przed tymi patotreściami i udawać, że ich nie ma, i izolować zupełnie dzieci, natomiast mm, wyposażyć je w takie narzędzia, żeby mogły sobie radzić z takimi trudnymi e, treściami w momencie, kiedy się z nimi już spotkają, a nie zawsze przecież będą e, pod naszym parasolem ochronnym. Mam nadzieję, że skorzystają Państwo z tego materiału. Jeżeli temat patotreści zainteresował Państwa i uważają Państwo, że warto byłoby się czegoś więcej dowiedzieć, to znajdą Państwo dużo, dużo publikacji na ten temat i zachęcam do tego, żeby no, dowiadywać się i mieć świadomość, czym patotreści są.